Rozpoczęliśmy więc nagrywanie i jeżeli jesteśmy gotowi, to oddaję głos panu doktorowi Robertowi Kowalikowi. Tak, dzień dobry Państwu. Od razu mówię, że nie cierpię mówić przez Teamsy, bo jakoś mnie zawsze tak deprymuje, bo nie widzę Was twarzy, Waszych reakcji i zawsze powtarzam, że to jest dla mnie jakiś półśrodek, no ale okej, że tak powiem na Państwa prośbę i też jakby no, wychodząc jakby no, w kierunku tym, żeby było nas jak najwięcej i słuchało tej prezentacji, no to dzisiaj przez te Teamsy. Proszę Państwa, to co dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest taki fragment sesji, która odbyła się na Międzynarodowym Kongresie PTK w zeszłym roku. Sesji, która miała taki tytuł Nieszczęścia chodzą parami. Ja miałem wtedy przyjemność mówić właśnie wykład odnośnie pacjenta, który ma krwawienie z przewodu pokarmowego i jednocześnie zawał mięśnia serca. Oczywiście te dwa stany występują w różnych konstelacjach, to potem Państwu wszystko pokażę, ale oczywiście jest to problem istotny, często się borykamy z takimi pacjentami, którzy mają oczywiście no, leczenie przeciwpłytkowe, tak, często jeszcze leki przeciwkrzepliwe i raptem oto prezentują nam objawy krwawienia z przewodu pokarmowego. To, że nie, no tak, interesów, konfliktu interesów nie zgłaszam. Okej. A więc krwawienie z przewodu pokarmowego. Jeżeli patrzymy na populację ogólną, to znaczy nie jest truizmem stwierdzić, że jest to oczywiście stan zagrożenia życia. Takie każde krwawienie no, potencjalnie niesie ze sobą ryzyko zgonu. Jak to często występuje w populacji ogólnej? No, około 100 przypadków na 100 tysięcy takiej ogólnej populacji na rok. Częściej obserwujemy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Śmiertelność na poziomie 6-10%, a więc to jest spora śmiertelność. Dwa razy częściej te epizody występują w populacji męskiej. I mniej więcej do 40%, różne szacunki, ale maksymalnie 40% za przyczynę uważamy, że jest to wrzód żołądka bądź dwunastnicy. Coś mi się tutaj pokazuje. Tego coś. O, okej, zginęło. Dobra. Było takie duże badanie Plato. Ono było publikowane w 2011 roku, gdzie analizowano liczbę epizodów i częstość tych krwawień, również lokalizację występowania krwawień ogólnie w populacji pacjentów, którzy byli leczeni bądź clopidogrelem, bądź ticagrelorem w ostrych zespołach wieńcowych. I okazało się, że najczęstsze krwawienie, ale nie związane z dostępem naczyniowym, oczywiście dotyczą przewodu pokarmowego. W kolejności to jest jama nosowa, tak, dalsza kolejność jama nosowa, drogi moczowe, tkanka podskórna, a także krwawienia do układu nerwowego. Ale przewód pokarmowy, jak się okazało, jest to łącznie 3/4 wszystkich zdarzeń związanych z krwawieniem. No, coś byśmy chcieli zmienić. Zawiesiło. Ok. Natomiast kolejne badanie Equity, to była analiza krwawień w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Okazało się, że krwawienie po zabiegach PCI występuje około 5% pacjentów. Natomiast współistnieje to krwawienie średnio u około 1 do 3,5% chorych z zespołem wieńcowym. Co ciekawe, że też się spodziewamy oczywiście takich wyników, że krwawienie w tej grupie wydłuża czas hospitalizacji średnio do 10, nawet więcej, bo tam takie były rejestry, które pokazywały do 21, nawet 3 tygodnie od epizodu krwawienia pacjenci wychodzili ze szpitala, tak? Ale niestety również to krwawienie zwiększa ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego również do około 21%. A więc jest to w tej grupie rzeczywiście czynnik, który bardzo waży na takim krótkoterminowym rokowaniu tych chorych. I na podstawie również takich metaanaliz wyróżniliśmy sobie takie typowe czynniki ryzyka.
krwawienia u chorych z ostrym zespołem wieńcowym. I do nich zaliczamy wiek powyżej 70 roku życia, płeć żeńską, cukrzycę, również takie bardziej zaawansowane klasy niewydolności serca przy przyjęciu do szpitala, zwłaszcza czwarta klasa Kilpa-Kimbala. To Państwo wiecie, że to jest już praktycznie no, wstrząs kardiogenny, więc można powiedzieć wprost, są pacjenci ze wstrząsem kardiogennym. Również czynnikiem ryzyka jest niewydolność nerek, aktywne palenie papierosów, wywiady przebytych epizodów krwawienia, a także stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych w wywiadach. Przepraszam. Halo? Artur, ja teraz nie mogę, wiesz, mam wykład, przepraszam. Zapomniałem dać telefonu i to jest mój, niestety, wiesz, moja skucha. 2919, zadzwoń, tam siedzi człowiek, Szymon Jonik i niech on mnie zastąpi. Przepraszam, mocniej nie pozbyłem się telefonu, bo w Szkocie w pędzie jest strasznym i zaskoczono mnie akurat telefonem służbowym. Okej, okay, idźmy dalej. Proszę Państwa, jakie objawy towarzyszą krwawieniu z płodu pokarmowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym? Przede wszystkim to, co powinno nas niepokoić i zwrócić uwagę u tych chorych, to jest tachykardia, tak? Powyżej 100 na minutę. Oczywiście, jeżeli wyłączymy chorych, którzy mają tachykardię, na przykład spowodowaną niewydolnością serca, tak? Może być taka sytuacja. Oczywiście spadek ciśnienia skurczowego, wyjściowa anemia, liczba płytek poniżej 100 tysięcy, obniżony GFR, niska frakcja, również nieoptymalny zabieg PCI, a także niestabilność hemodynamiczna. Też właśnie to było to wcześniej, ten klasa Kilpa-Kimbala, prawda, która wymaga de facto stosowania katecholami. Też bardzo ciekawe badanie. To było badanie rejestrowe, które było opublikowane w 2020 roku. Bardzo duża grupa pacjentów po zabiegach PCI, i tam analizowano częstość występowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Okazało się, że te epizody mniej więcej wynoszą w tej całej populacji około 0,09%, czyli relatywnie nie jest to dużo, tak? Krwawienie z górnego odcinka wystąpiło 480 pacjentów, jakby tak już numerycznie. Czynnikami ryzyka okazało się zawał serca z uniesieniem odcinka ST i ten zawał zwiększał szanse na wystąpienie krwawienia około 8-krotnie. Użycie inhibitora 2B3A, tak powszechnie to się stosowało jeszcze w taki okres, i użycie tego inhibitora zwiększało ryzyko krwawienia mniej więcej 3,5-krotnie. Użycie wspomagania krążenia, no to 2,5-krotnie. I okazało się, że 30-dniowa śmiertelność w tej grupie chorych wynosi około, znaczy, przepraszam, krwawienie zwiększa 30-dniowe ryzyko śmiertelności około 2-krotnie. I wystąpienie tego krwawienia, jakby versus pacjenci, którzy tego krwawienia nie mieli, tak, no to ryzyko wzrastało około 1,5 razy. Kolejny ciekawy rejestr, wcześniej opublikowany, ale też ja pewnie jakby chronologię zachowuję, żeby prowadzić Państwa od tych zespołów wieńcowych już do konkretnie zawału, bo ten rejestr STEMI, również duży zakres czasowy, też bardzo duża populacja pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST, i w tej grupie krwawienie z górnego odcinka przedpokarmowego wystąpiło w około 2,2%. Śmiertelność w grupie tych, którzy krwawili versus pacjentów, którzy nie krwawili, no to Państwo widzicie, że praktycznie ponad 2-krotnie wyższa, tak, 28% w grupie pacjentów z krwawieniem, w grupie pacjentów bez krwawienia 11%. Okazało się, że krwawienie z górnego odcinka jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu i tam mniej więcej to ryzyko zwiększa się 2-krotnie. Natomiast endoskopia, czyli metoda leczenia krwawienia, taka już inwazyjna, zmniejsza to ryzyko o 70%. Takie były wyniki tego rejestru. Kolejne ciekawe badanie,
Tutaj z kolei również na sporej populacji analizowano typy zawałów, jakie towarzyszą krwawieniu z przewodu pokarmowego, konkretnie z górnego odcinka. Bo wiemy doskonale, że krwawienie z górnego odcinka może jakby towarzyszyć typowemu zawałowi typu pierwszego, ale również w przebiegu tego krwawienia możemy rozpoznać zawał typ drugi. Jak widzimy, te częstości mniej więcej są podobne, tak? Zarówno dla typu pierwszego, jak i dla typu drugiego, około tam 1% plus minus, tak? Natomiast okazało się, że śmiertelność wzrasta, jeżeli wewnątrzszpitalna wzrasta u pacjentów z zawałem typu pierwszego prawie pięciokrotnie, natomiast w grupie zawału typu drugiego dwukrotnie. A więc widać, że znakomicie te krwawienie, no, niestety zwiększa ryzyko zgonu w tym zawale typu pierwszego, tym klasycznym zawale, tak? Ale jak patrzymy na przykład na przyjęcia, czyli rehospitalizację po 30 dniach, to już te czynniki ryzyka, to właściwie parametry czynników ryzyka są bardzo, znaczy ryzyka są bardzo podobne dla typu pierwszego, jak i drugiego, mniej więcej tam 1,2, 1,17. A więc tu już to ryzyko tak nie ważyło. Tutaj głównie, jak widzimy, to krwawienie wpływa na powikłania, na śmiertelność wewnątrzszpitalną. Kolejne ciekawe badanie, to bardzo, bardzo świeże, bo zeszłoroczne. Też badanie rejestrowe, też olbrzymia populacja. Okazało się, że jak patrzyliśmy na obserwację roczną pod kątem nawrotu tych krwawień, okazało się, że nawrót mniej więcej występuje u 1,5% pacjentów, którzy mieli krwawienie przebyte, tak? Zgon w tej grupie z powodu wszystkich przyczyn, około trzykrotny, ale również udar około dwukrotnie, tak, większe ryzyko, ponowny zawał to jest 1,17. Tutaj widzimy, że niestety pacjenci, którzy krwawili, jeżeli chodzi o obserwację roczną na krzywych Kaplan-Meiera, no mają gorsze ryzyko, znaczy gorsze rokowanie, dużo większe ryzyko powikłań, złożonych punktów, takich końcowych, mejzów. I to jest generalnie populacja wyjściowo obciążona zgonem wewnątrzszpitalnym, ale również rokowniczo, jeżeli chodzi o obserwację roczną, jest to populacja wysokiego ryzyka. I tutaj w takim ładnym grafie ujęto takie typowe czynniki ryzyka krwawienia w obserwacji rocznej, a więc utrzymujące się niska hemoglobina, wiek pacjenta, niskie ciśnienie krwi, cukrzyca, właśnie źle wyrównana cukrzyca, leczenie gastroprotekcyjne i jeszcze taki dość no, istotny czynnik to jest stosowanie ogólne sterydów. Proszę Państwa, to co nam oczywiście podnosi trudność leczenia tych chorych, którzy krwawią, to jest przede wszystkim no, stosowanie leków przeciwpłytkowych. Pacjenci są przez no, różny okres czasu, ale na ogół do roku leczeni DAPT-em, czyli podwójną terapią przeciwpłytkową. Niestety dla antagonistów leków przeciwpłytkowych nie mamy swoistych jakby no, leków odwracających ich działanie. Tutaj no, możemy się ratować oczywiście przytoczeniem masy płytkowej, tak, na przykład, żeby odwrócić działanie aspiryny, trzeba podać no, nawet do 5 jednostek masy płytkowej. Co do clopidogrelu i prasugrelu, już mocniejszych leków, czego oczywiście najmocniejszy prasugrel, tak, to przytoczenie płytek krwi może oczywiście odbudować ich funkcję no, mniej więcej po 4-6 godzinach od ostatniego przyjęcia leku. Ticagrelor z kolei, no, ta hemostaza dopiero nam wraca po mniej więcej dobie. Tu jeszcze są też zjawiska towarzyszące. Oczywiście są to powikłania po naszym leczeniu, bo na przykład po inhibitorach 2B3A możemy się spodziewać, no nieczęsto, ale epizodów trombocytopenii polekowej. Ogólnie, jak stosujemy te leki z grupy inhibitorów 2B3A, musimy dokonywać częste oceny płytek, nawet już po 4 godzinach spadek oczywiście do wartości 100 tysięcy bądź o 50% wartości wyjściowych no, nakazuje odstawienie leku.
gdy nam płytki spadają poniżej 20 tysięcy, a jeszcze krwawienie, oczywiście już zażywamy leczenie typu masa płytkowa, świeżo mrożone osocze, czy też krioprecypitat. Ale również trombocytopenia oczywiście może wystąpić po heparynie, prawda? To jest HIT, tak? który występuje no, nawet do 3% populacji leczonej heparynami niefrakcjonowanymi bądź drobnocząsteczkowymi. Oczywiście definicja to jest spadek płytek krwi poniżej 100 tysięcy, tak? Kilka godzin od ekspozycji. To może się nawet zdarzyć w takiej no, dłuższej obserwacji, to nie musi być natychmiast, taki hit może wystąpić do 5, nawet 10 dni od zastosowania leczenia heparynami. Oczywiście odstawiamy lek, który jest odpowiedzialny za to zjawisko, czyli heparynę. Tutaj mamy możliwość stosowania leków przeciwkrzepliwych, które nie wpływają na trombocytopenię, nie redukują liczby płytek. To jest argotroban i danaparoid. Ogólnie tych leków nie stosujemy, bo ich w szpitalu na ogół nie ma. Natomiast tutaj właśnie takim podstawowym lekiem, który dajemy w trombocytopenii, to jest fondaparinux, czyli Arixtra. I to jest najczęstszy lek, który tutaj, jakby, którym zastępujemy leczenie, jeżeli oczywiście mamy wskazania do stosowania heparyny, zastępujemy nim heparyny. Proszę Państwa, jak leczymy krwawienia z przewodu pokarmowego? Oczywiście tutaj no, pewne jakby dane obserwacyjne, też doświadczenie trochę jakby wymogły te kierunki działania, bo przez to, że nie leczymy bardzo agresywnie na przykład hipotonii, tak? A więc nie stosujemy dużych dawek katecholamin, jeżeli mamy na przykład pacjenta niestabilnego. Też troszeczkę ograniczamy podaż płynów. Przez to te ciśnienia perfuzji, również w obszarze krwawiącym, no, powodują to, że to niższe ciśnienie właśnie ogranicza liczbę epizodów, daje szybszą hemostazę i też oczywiście w pewnym sensie ochronę natywnego układu krzepnięcia. To jest też ważne oczywiście, bo w pewnym momencie dochodzimy do konieczności przytaczania preparatów masy erytrocytarnej. Ogólnie no, mniej więcej szacujemy, że 10% pacjentów przyjętych z podu ACS-u no, powinno mieć w przypadku krwawienia przytoczoną masę erytrocytarną. Jest taki rejestr CAF-PCI, gdzie właśnie no, taka populacja 2,5 milionów, no, to duża populacja, prawda, 2 200 000 pacjentów PCI, to w tej populacji z kolei częstość transfuzji wynosiła około 2%. Częściej wymagały jej kobiety, osoby starsze z wyjściową niedokrwistością, cukrzycą, zaawansowaną dysfunkcją nerek. I niestety okazało się, że w tej populacji, która otrzymywała te preparaty masy erytrocytarnej, niestety sam fakt tej transfuzji no, zwiększał ryzyko śmiertelności o 4-krotnie, ale również i zwiększał częstość zgonu i zawałów, ponownych zawałów w grupie pacjentów z ostrym wspomnieniem przeważenia leczni. Halo? Pani doktor, przeniesiemy sobie sami ją w systemie. Niech pani ją po prostu da, dobra? No, dziękuję. Nie wiem, jak się tego pozbyć, tego telefonu. Sekundeczkę, widzicie co, bo po prostu siedzę tu w stresie. Momencik. Po prostu go jakoś muszę zanihilować. Już sekundeczkę, już kontynuujemy. Dzisiaj jest fatalny dzień, widzicie, no wszystko. I jeszcze to wszystko takie właśnie. Dobra, idźmy dalej. A więc tak. W zasadzie no, można powiedzieć, że te przytoczenie masy erytrocytarnej no, to można sobie jakoś tam przyjąć punkt odcięcia, gdzie prawda, przy jakiejś tam hemoglobinie będziemy tą masę toczyć.
I na podstawie tych punktów odcięcia wyróżniliśmy dwie strategie. Strategię liberalną, a więc taką, że toczymy wcześniej, tak? Czyli jak na przykład mamy spadek hemoglobiny poniżej 9 gram procent, no to pacjent otrzymuje masę rzucaną. I druga strategia to jest strategia restrykcyjna, gdzie pozwalamy, żeby pacjent osiągnął niższe stężenia hemoglobiny, czyli zanemizował się głębiej, tak? I wtedy no, jako interwencję dopuszczamy toczeniem preparatów krwiopochodnych. Okazało się, że strategia liberalna niestety zwiększa śmiertelność ogólną, tak? Bo zobaczcie Państwo, że w grupie tych pacjentów, gdzie była zastosowana strategia liberalna, śmiertelność wynosiła prawie 20%. Natomiast w przypadku tej strategii restrykcyjnej około 10%. I ryzyko względne jest takie, że przytoczenie pacjentom z tą wyższą hemoglobiną zwiększa ryzyko zgonu o około 3-krotnie. Potem się też pojawiły inne metaanalizy, które nie do końca jakby potwierdziły tę obserwację, że musimy akurat tak tych pacjentów no, dopuszczać takie pogłębione niedokrwistości aż do 7 gram procent. Natomiast jakby konsensus na tę chwilę mówi, że zalecamy ogólnie w grupie pacjentów z krwawieniem strategię restrykcyjną, ale wyjątkiem są pacjenci, którzy prezentują choroby układu sercowo-naczyniowego i u tych chorych dopuszczamy spadek hemoglobiny do 8. Jeżeli jest mniej, to toczymy im masę erytrocytarną. Tam jeszcze jest podany parametr, tak, w hematokrytu, czyli hematokryt poniżej 25. I te wspomniane scenariusze, o których Państwu na początku tam, no, gdzieś tam mówiłem, to jest no, taki pierwszy scenariusz, że pacjent do szpitala trafia właściwie bez patologii przewodu pokarmowego, tak, ma leczony zawał i plastyką wieńcową, tak, i w jakimś tam momencie po tej plastyce zaczyna nam krwawić. Drugi to jest taki scenariusz, gdzie pacjent krwawi, natomiast w badaniach zarówno no, EKG, tak, czy też w badaniach biochemicznych, a przede wszystkim w troponinach, okazuje się, że pacjent ma dwa typy zawału, znaczy jeden z dwóch, tak, albo prezentuje objawy zawału serca z uniesieniem odcinka ST, albo objawy zawału bez uniesienia. I trzeci wariant, no to jest taki, że pacjent krwawi, skrwawił się na tyle, że już serce odczuło deficyt nośnika tlenu, hemoglobiny, tak, uwolniło troponiny i tutaj jakby finalnie rozpoznajemy zawał typ drugi. Natomiast jak patrzymy na pacjenta, który już jest w szpitalu, który no, krwawi z górnego odcinka przewodu pokarmowego i chcemy teraz no, jakby rozpoznać to krwawienie, no to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego mogą w ogóle na początku nie prezentować typowych objawów. Jeżeli na przykład pacjent krwawi nam poniżej więzadła trajca, gdzieś tam w okolicy no, dwunastniczej, tak? No to praktycznie na początku nie będzie żadnych fusowatych wymiotów, bo to wszystko idzie wprost, tak? W dalsze odcinki jelita pasażem przenosi się do dołu. No i właśnie też na początku możemy nie obserwować w ogóle smolistych stolców, tak? Bo zanim ten pasaż tam no, przyniesie tą schemolizowaną krew. A więc długo możemy mieć pacjenta, który już krwawi, coś się z nim dzieje, wchodzi w jakiś problem. Tak, natomiast my tego jeszcze możemy nie obserwować. Również na skutek pewnych mechanizmów, no, to pewnie znany wam z fizjologii, w pierwszych godzinach krwawienia możemy w ogóle nie obserwować spadku hemoglobiny, tak, bo pacjent traci równo no, ciała morfotyczne, jak i płyny. Dopiero później na skutek jakby pobierania płynu z tkanek, naszego też płynoleczenia, tak, czyli podaży płynów, wyrównywania opiętości krwi krążącej,
dopiero dokonuje się spadek hemoglobiny na skutek hemodylucji. I oczywiście to co jakby no, wieńczy to krwawienie, a więc wstrząs kardiogenny, no, może być oczywiście mylnie interpretowany w grupie pacjentów z zawałem serca, jako wstrząs krotoczny może być oczywiście mylnie kwalifikowany jako wstrząs kardiogenny. Proszę Państwa, no, jeżeli myślimy już o pacjencie, że on może krwawić, tak, no to oczywiście no, obowiązuje nas pewna diagnostyka. Parametry stanu krytycznego, no to są oczywiście oznaczane w gazometrii krwi tętniczej, EKG, tak, oznaczyć oczywiście koagulogram, typową biochemię, troponiny, ocenę wolemii. Tutaj najprościej wolemię oceniamy na przykład w USG, oceniając szerokość żyły głównej dolnej. Jeżeli podejrzewamy krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, tutaj obowiązkowo zakładamy sondę dożołądkową. To są różne jakby teorie na temat tego, czy sondę zakładamy, czy nie zakładamy. Są lekarze, którzy mówią, nie zakładamy, bo tam podrażnimy, bo to się uszkodzimy w tym żołądku, tak? Inni mówią, zakładamy, bo to jest okno takie, można tam zajrzeć, co tam się dzieje w tym żołądku, czy znaczy w cudzysłowie zajrzeć oczywiście, ale zobaczyć, prawda, po kolorze wydzieliny, czy tam no, tego, co się tam w tym żołądku znajduje, czy pacjent faktycznie tam krwawi do żołądka, czy nie. A więc przyjmijmy sobie dzisiaj taką strategię, że jak podejrzewamy krwawienie z górnego odcinka, zwłaszcza u pacjenta z zabałem, tak, który jest leczony właśnie intensywnie, na przykład na RC, takiemu pacjentowi zakładamy obowiązkowo sondę dożołądkową. Jest to konsensus różnych towarzystw i tutaj, że tak powiem, nie miejmy co do tego żadnych wątpliwości. Oczywiście, jeżeli podejrzewam, że pacjent krwawi z dolnego odcinka, tutaj obowiązkowo jest badanie per-rektum, echo, żeby też zobaczyć, czy pacjent no, jednakowoż nie pogarszy nam się też hemodynamicznie z powodu na przykład progresji zawału, nasilonych zaburzeń czynności skurczowej lewej komory. Krwawienie umiarkowane, to przyjmujemy, że hemoglobina zmniejsza nam się maksymalnie o 3 gram procent. U takiego pacjenta przede wszystkim musimy rozważyć czasowe przerwanie leczenia dwupłytkowego i kontynuację terapii jednym lekiem przeciwpłytkowym, w tym przypadku preferencyjnie inhibitorem 2B3, P2-11, przepraszam, czyli clopidogrel na przykład, tak? Jeżeli opanowaliśmy krwawienie, no to oczywiście chcemy szybko wrócić do stosowania DAPT-u, jeżeli już uznajemy oczywiście, że jest to decyzja bezpieczna dla pacjenta. I również, jeżeli ten pacjent nam krwawił, tak, no to wtedy warto też jakby wczytać się w wytyczne i zobaczyć, czy taki pacjent no, nie może mieć po prostu skróconego terminu stosowania leczenia podwójnego przeciwpłytkowego, czy też może zastosować jakieś techniki deeskalacyjne, czyli zmniejszyć te silne, bardziej potencjalne inhibitory na jakiś słabszy, tak? No, takie konwersje, żeby krótko mówiąc, no, nie utrzymywać na wysokim poziomie ryzyka nawrotu krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeżeli pacjent krwawi poważnie, a za poważne krwawienie mówimy, że stracił mniej więcej do 5 gram procent hemoglobiny, tak, no to niestety, ale musimy również dyskontynuować DAPT i tutaj również preferencyjnie zostawiamy sobie inhibitor P2Y12. Jeżeli pacjent dalej nam krwawi, mimo naszych prób opanowania tego krwawienia, no niestety musimy no, też jakby licząc się z ryzykiem tej decyzji, ale zdecydować o odstawieniu wszystkich leków przeciwkrzepliwych. I oczywiście, jeżeli nam się udaje opanować krwawienie, no to oczywiście wracamy do najpierw poprzez jeden lek, do DAPT-u, tak? Również preferencyjnie, jeżeli zostawiam pacjenta na jednym leku przeciwpłytkowym, będzie to inhibitor P2Y12. I również to oczywiście obowiązują te techniki deeskalacyjne, czyli zmiana leków tych silniejszych, tak? Na słabsze. Jeżeli mamy pacjenta z krwawieniem zagrażającym życiu, no to tutaj też na RC mieliśmy takich kilku pacjentów, pamiętam jak dzisiaj, tak, krwawili. Dwóch nie zdążyło mieć gastroskopii, bo niestety
zmarło we wstrząsie krwotocznym, tak, część uratowaliśmy. Oczywiście natychmiast przerywamy wszystkie leki przeciwzakrzepowe. Natomiast tu już bezdyskusyjnie je przerywamy, tak? Natomiast po ustaniu krwawienia oceniamy oczywiście wskazanie dalszego kontynuowania DAPT-u. Tutaj również jakby no, decydujemy się jako zło takie mniejsze, tak? Włączyć jeden lek, również to byłby inhibitor P2 i lek 12. I leczenie oczywiście na ogólnych zasadach, a więc uzupełnianie płynów, jeżeli jest hipotensja, no właśnie z tymi obostrzeniami, o których mówiłem wcześniej. Rozważamy przyczynienie tam preparatów krwinek czerwonych, tak, w zasadzie niezależnie już od stężenia hemoglobiny. Toczymy koncentraty krwinek płytkowych, żeby też zneutralizować działanie leków przeciwpłytkowych. Oczywiście obowiązkowo włączamy dożylnie blokery pompy protonowej, o tym jeszcze będę za chwilę mówił, tak. I oczywiście próbujemy na pilnie zaopatrzyć źródło krwawienia chirurgicznie bądź endoskopowo. Oczywiście, że jest to możliwe w tej placówce, gdzie pracujemy. To są takie ogólne wytyczne postępowania u pacjentów krwawiących. Jeżeli pacjent nam krwawi, pogarsza się, wchodzi we wstrząs, traci przytomność, tutaj bardzo ważna jest wczesna intubacja. Ta intubacja jest o tyle ważna, że mamy możliwość dobrej suplementacji tlenu przez respirator. Możemy dawać wręcz no, takie 100% mieszanki wdechowe, tak, z FI1, co również poprawia nam no, utlenowanie, saturację no, tej krwi, która jeszcze w pacjencie została. Tak? A więc tutaj to jest bardzo ważny krok, również poprawiający rokowanie tych chorych z krwawieniem. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, wdrażamy postępowanie przeciwwstrząsowe, resuscytację płynową. Tutaj Państwo macie, tak, do wyboru krystaloidy, koloidy, tam macie dawki również w mililitrach na mililitr utlenionej krwi. To więc takie są ekwiwalentne objętości, które przepraszam bardzo, bo muszę włączyć zasilacz komputera. Momencik. I teraz tak. Blokery pompy protonowej. To jest bardzo ważne leczenie. Stosujemy je w zasadzie z chwilą, gdy rozpoznaje, od pierwszej chwili rozpoznania krwawienia z górnego odcinka. Stosujemy je przez 3 doby we ciągłym wlewie. I rzeczywiście skuteczność, proszę Państwa, takiego leczenia jest bardzo wysoka. Często na takim leczeniu, takim wlewie, zatrzymuje się większość krwawień i w zasadzie one wymagają później tylko weryfikacji endoskopowej. Oczywiście no, jest jakaś tam resztkowa liczba tych krwawień, która niestety no, będzie wymagała endoskopii i zaopatrzenia pacjenta tą drogą, ale rzeczywiście te leki są bardzo skuteczne. Bardzo szybko neutralizują kwasowość soku żołądkowego i rzeczywiście skutecznie potrafią te krwawienia oczywiście zmniejszyć czy no, zatrzymać. Oczywiście tutaj mamy przede wszystkim sytuację taką, że pacjenci z enstemii, tak, jeżeli są pacjentami krwającymi z przewodu pokarmowego, tutaj mamy oczywiście pewne możliwości odroczenia koronarografii, a więc tutaj wypadałoby oczywiście, zanim pacjenta zakwalifikujemy do inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej, no przede wszystkim no już opanować to krwawienie, żebyśmy nie mieli tej sytuacji, prawda, sumacji, no przede wszystkim krwawienia z włączeniem agresywnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego. Natomiast oczywiście to coś dotyczy jakby ogólnego postępowania i to są wytyczne z enstemii, tak, z 2020 roku. Przede wszystkim musimy sobie ustalić wskazanie do koronografii i też jakby ten czas na podstawie wytycznych optymalny dla pacjenta, ale również w aspekcie tego krwawienia, tak.
Tutaj również ważny jest wybór miejsca dostępu naczyniowego, bo preferujemy oczywiście dostęp promieniowy, żeby też no, w przypadku na przykład powikłań krwotocznych z dużych wkłuć, no, jakby nie dokładać pacjentowi, który krwawi, dodatkowych jakichś źródeł krwawienia. I oczywiście tutaj jakby ta terapia przeciwkrzepliwa, tak, również jakby z uwzględnieniem ryzyka niedokrwienia, zdarzeń sercowo-naczyniowych, a także no, stosowania leków o krótszym okresie półtrwania lub no, takich, które potencjalnie no, możemy ich działanie odwrócić. Jeżeli już zdecydujemy się na plastykę wieńcową, no to wtedy oczywiście ograniczamy się do stentów nowej generacji, które, jeżeli na przykład będzie potrzeba skrócić okres terapii podwójnej przeciwpłytkowej, no, mają taki profil bezpieczeństwa, że nie odpowiedzą na ten fakt, na przykład zakrzepicą w stencie, tak? Może to przeskoczmy sobie. I teraz, proszę Państwa, zawał typ drugi, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Zawał typ drugi, wiemy, że to jest taki zawał, który wynika z zaburzenia takiego, no, takiej równowagi, tak, popytu i podaży serca na tlen. Oczywiście to jest bardzo szeroki problem tego zawału typu drugiego. On może towarzyszyć różnym patologiom w zakresie układu sercowo-naczyniowego, ale tutaj chciałbym się ograniczyć przede wszystkim do tego, że taki zawał typ drugi, czyli u pacjenta, który krwawi, ma niską hemoglobinę, ta hemoglobina nie jest w stanie suplementować tlenu do serca, może niestety zdarzyć się nie tylko w prawidłowych tętnicach wieńcowych, ale oczywiście może nakładać się na istniejące zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych. I chciałem zwrócić uwagę na to, że w różnych opracowaniach zawał typu drugiego u pacjentów, którzy krwawili, mniej więcej 24%, tak, pacjenci prezentowali objawy zawału serca z uniesieniem odcinka ST, a więc nam to bardzo podnosi niestety trudność diagnostyczną tych chorych. Wiadomo, że zawał serca z uniesieniem odcinka ST powinien być no, leczony praktycznie no, pierwotną plastyką wieńcową zgodnie z wytycznymi szybko, a więc tu nie mamy właściwie czasu na zwłokę. A tymczasem oczywiście pacjent no, ma krwawienie, tak, i jakby no, przez takie szybkie działania niestety no, podnosimy ryzyko zgonu tego chorego, no bo dajemy leki przeciwpłytkowe, tak, leki przeciwkrzepliwe, o czym już wspomniałem wcześniej. A więc nie jest to taka prosta populacja wcale i tutaj ten zawód typu drugiego, który troszeczkę może tak traktujemy lżej, tak, że to może jest taki trochę lżejszy zawał. Niestety, tak jak wcześniej prezentowałem w tych opracowaniach, wcale nie jest taki do końca lekki. Proszę Państwa, gastroskopia, tak, w którym momencie? Tutaj w zasadzie standardy gastroenterologiczne mówią, że pilna gastroskopia to jest mniej więcej od 12 do 24 godzin. I również mamy dowody naukowe na to, że gastroskopia wykonana poniżej 12 godzin nie poprawia wyników leczenia. Wyjątkiem od tej reguły jest pacjent, który ma krwawienie z żylaków przełyku. I jeżeli wiemy o tej patologii wcześniej już z wywiadów, czy też pacjent może miał już krwawienie z żylaków przełyku gdzieś tam, prawda, w wywiadach wcześniej, I zakładamy, że jest duże prawdopodobieństwo, że jest to nawrót tego typu krwawienia. Tutaj odstępujemy od tej reguły, mówimy tutaj w zasadzie ta gastroskopia powinna być zrobiona dużo wcześniej, poniżej 12 godzin. Oczywiście zawsze jako kardiolodzy tutaj zastanawiamy się, kiedy no, można z taką interwencją wejść u pacjenta, który ma świeży zawał serca. To jest taki dylemat. W zasadzie zakładamy sobie, jeżeli mamy pacjenta, który gdzieś tam no, jest w takiej grupie, powiedzmy, ze wskazaniami do takiej bardziej planowej gastroskopii, tak? Staramy się jej nie robić w ciągu tam, powiedzmy, 6 tygodni,
Natomiast tutaj oczywiście troszeczkę stoimy pod ścianą, no bo pacjent nam krwawi, tak, myślimy co zrobić, jak szybko i żeby to pogodzić, tak, i jedno jakby no to ten fakt właśnie krwawienia z zawałem. I proszę Państwa, jakby myślę sobie, że zresztą to też było dyskutowane wtedy na tej sesji, na której prezentowałem ten wykład, myślę sobie, że jeżeli pacjent nam ewidentnie krwawi, jeżeli on się nam łamie hemodynamicznie, to właśnie nie ma co się zastanawiać, tak, nad momentem gastroskopii, tylko tą gastroskopię trzeba zrobić jak najszybciej. Nawet jeżeli pacjent ma zawał z uniesieniem, ta gastroskopia powinna wyprzedzać moment leczenia pierwotną angioplastyką wieńcową, czy w ogóle powinna wyprzedzać koronarografię, bo po prostu pacjent nam nie przeżyje no, na stole zabiegowym, tak, będzie miał czynne krwawienie, gdzieś tam jakieś, prawda, tętnicze, masywne naczynianie krwi do żołądka, będzie rozwijał wstrząs kwotoczny. Tego pacjenta po prostu nie uratujemy. A więc tutaj jakby no, musimy wybrać ten rzeczywiście wariant mniejszego zła i bez wahania taki pacjent powinien po prostu mieć nazwijmy gastroskopię. Jeżeli są te mniejsze krwawienia, tam do 3 powiedzmy gram procent, tak, czy cięższe, to oczywiście na tle wlewu tej inhibitorów pompy protonowej no, możemy zrobić koronarografię, ocenić stan naczyń wieńcowych, tak, równolegle leczyć tego chorego płynami czy też środkami krwiopochodnymi, wyrównywać wolemię, wyrównywać hemoglobinę i oczywiście, jeżeli ma wskazania do plastyki wieńcowej, no, to robi plastykę wieńcową. Tak jak mówiłem, te blokery pompy protonowej są bardzo skuteczne, często nam zamykają te naczynia krwawiące, prawda, ograniczają znakomicie z krwawienia. I na koniec jeszcze cytat takiej pracy, która ukazała się w zeszłym roku. To była taka analiza, znaczy niestety badanie się zakończyło, gdyż bardzo powoli szła randomizacja tych chorych i tak widzicie Państwo, w zasadzie tutaj te grupy są bardzo małe, tak? Bo tutaj porównywano pacjentów, którzy no, mieli ostry zespół wieńcowy, no, bardzo, bardzo taka szeroka grupa tych zespołów wieńcowych, bo to byli pacjenci ze stemi, z enstemi, z dławicą niestabilną, tak, którzy krwawili z górnego odcinka przewodu pokarmowego i porównywano strategię wczesnej endoskopii, czyli takiej do 24 godzin versus gastroskopia odroczona. I w zasadzie okazało się, że pacjenci mieli bardzo równe rokowanie, tak? To znaczy nie było różnicy, jeżeli chodzi o częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych. Natomiast pacjenci, którzy mieli tą wczesną endoskopię, z kolei no, mieli no, nieznacznie, tak? ale mieli tam zmniejszoną potrzebę liczby transfuzji. Natomiast jedyna grupa, która odniosła, jeżeli w ogóle mówimy o jakichś tutaj, prawda, opracowaniach statystycznych w tym badaniu, przy tak nikłych liczebnie grupach, jedyna grupa, która miała większe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych po wczesnej endoskopii, no to byli mężczyźni, czyli ci z kolei no, w ogóle nie korzystali, wręcz mieli większe ryzyko zgonu, jeżeli byli kwalifikowani do tej wczesnej endoskopii. Natomiast dyskontynuacja leczenia przeciwpłytkowego w obserwacji 6-miesięcznej niestety zwiększała ryzyko zakrzepicy w stęcie około 5 ponad pięciokrotnie. A więc no, to są konsekwencje naszych wyborów, o których mówiłem wcześniej, że nie jest to wszystko proste, że wszystko niestety tam, prawda, się na końcu nam okazuje, że no, jest znaczy inaczej, trudno się decyduje ogólnie w takich grupach, co jest dobre dla pacjenta, co jest dobre dla nas, tak, i rzeczywiście no, to jest nasza praca codzienna, bo oczywiście gro pacjentów, można powiedzieć, no jest leczonych standardowo,
jest poddających się naszej terapii, natomiast niestety jest taka grupa bardzo trudna i tutaj rzeczywiście takich prostych rozwiązań, takich prostych recept na to nie mamy. I myślę, że na tym bym ten wykład skończył. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie również. Słuchajcie, może macie jakieś pytania do mnie? Macie jakieś pytania? No? Macie jakieś pytania? Słyszycie mnie jeszcze w ogóle? Słyszymy. No to pomyślcie sobie, dobra? Oczywiście, no to mówię, to jest taki trudny temat. Tam oczywiście tej sesji jeszcze były na przykład takie wykłady pacjent z zawałem krzewieniem doczaszkowym, tak, pacjent z zawałem zatorowością płucną, pacjent zawał, a choroba nowotworowa, jakaś taka aktywna. No to były takie różne aspekty, prawda, takich właśnie, no, pacjentów powikłanych, tak, których musimy leczyć z jednej strony kardiologicznie, ale z drugiej strony też patrzeć na ich no, choroby współtowarzyszące. No i to jest właśnie ten szkopuł, że jako kardiolodzy niestety nie możemy się ograniczać tylko do patrzenia na serce, tak, bo no, można oczywiście przez nasze takie no, powiedzmy ograniczenie tylko właściwie spojrzenia do tych takich problemów bieżących kardiologicznych oczywiście pacjentowi bardzo zaszkodzić. No musimy zawsze jakby mieć na uwadze właśnie to, co on jeszcze ze sobą przynosi do szpitala, tak, na co choruje. I to rzeczywiście mamy pacjentów w tej chwili bardzo złożonych, hematologicznych, onkologicznych, tak, pacjentów nefrologicznych, którzy chorują na te zawały, których musimy leczyć. I musimy no, niestety często szukać takich indywidualnych rozwiązań dla nich, pozastandardowych. No i to niestety bardzo, bardzo podnosi poprzeczkę trudności leczenia tych pacjentów. Ale oczywiście no, taka mediana ogólna, R-kowa, no to są pacjenci prości, mili, fajni, tak, i dzięki nim też możemy trochę odsapnąć w naszych zapałach terapeutycznych. No. To, moi drodzy, chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli macie pytania, przepraszam za ten taki chaos troszeczkę, bo bardzo mi było się ciężko ten wykład zabrać. Do końca dzisiaj ganiałem w takich sprawach. Doktor Foyt jest po drodze, po pierwsze, po drugie tam się źle czuła też, więc też już nie chciałem jej angażować ewentualnie jakiś zastępstwo tego wykładu. Ale z jakimiś tam przygodami śmiesznymi jakimiś tam zdarzeniami. Przez to przebrnęliśmy, udało się. Moi drodzy, rozmawiałem z panią dr Foyt odnośnie terminu kolejnego spotkania i myślę, że byłoby to możliwe na przykład 14 lutego. Czy 14 lutego to jest wtorek? Możecie spojrzeć w kalendarze. Tak, ale niestety to jest środek naszej przerwy międzysemestralnej, więc tutaj... Okej, rozumiem. Tu no może być problem. To może być problem. Dobra, to słuchajcie, to może zostawmy temat kolejnego spotkania. Jeszcze sobie to obgadamy, dobrze? Ustalimy to wspólnie, dobrze? Ania rzuciła taką propozycję, ale to nie musi być oczywiście 14 lutego. To sobie tam jeszcze, znaczy ja jestem ogólnie cały luty dostępny, bo nie wyjeżdżam. Mój urlop taki zimowy to jest początek marca, więc tam mi nie będzie tydzień, ale luty, jak i później po tym tygodniu mojego odpoczynku jestem dostępny. Także możemy tam planować sobie jakieś spotkanie, dobra? Jakiś tam kolejny dobrze. Temat. Okej? Okay? Dobrze, będziemy pamiętali, odezwiemy się do pana doktora, do pani doktor Foyt również w tym temacie. Super. Ania, jesteś z nami, czy nie? Nie, Ania nie jest z nami.
Dobra. Słuchajcie, no to życzę powodzenia na sesji, udanych egzaminów, jak najlepszych ocen, a potem już wypoczynku, bo to też ważne, żeby odpocząć. Nie? Także trzymam za Was kciuki i trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia już, myślę, na żywo na kolejnym spotkaniu. No. Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład i również cieszymy się, że będą następne spotkania i dziękujemy za życzenia powodzenia w trakcie sesji. No to trzymajcie się. To do widzenia. Najlepszego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.